Dobry wieczór Państwu, dzień dobry. No już znamy się troszeczkę. To jeszcze zginiony popitek, ale z Państwa zechce, będzie spragniony, a muzyka kabaretowa będzie dawała ku temu taki poślizg, to bardzo proszę, mamy wszystko dużo. Panta przywiozła to bardzo dużo, jako mileczka, tak to może sobie to korkociągi, żeby odbiąć korkociągi. Mam swoje. Nie mów tak. Marek, już wszystko powiedziałeś, co miałeś powiedzieć. Proszę Państwa, jeszcze raz. To wszystko, co będzie się działo, jest sprawą ad hoc. Wprawdzie pomyślałem, że taka forma będzie najlepsza, ale jak powiedział ktoś zacny, że najbardziej taka elegancka improwizacja musi być bardzo długo przygotowywana. Także w każdym razie i to jest w zasięgu naszych możliwości. Chciałbym może nie poświęcać tego całego wieczoru, bo chciałem go poświęcić Państwu, sobie poświęcić, że zdobyłem się na to, że tylu jest aktorów w piwnicy i na pewno będą od dzisiaj zazdrośni, że to właśnie ja to zrobiłem, ale mój wiek sędziwy, mi się wydaje, ich jakoś przekona. Zaprosiłem właśnie Marka na altanie, tam gdzie Chopin kiedyś grał. Profesorze, czy ty wiesz o tym, że w altance na plantach. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, gdzie to jest Zakopianka, pałacek. To właśnie jest właścicielem tego. Wykupił to, pojechał na Saksy, do Francji. Czyścił kominy fabryczne. 16 lat, żeby tę ruinę kupić i zrobić z tego coś wspaniałego dla miasta. A miasto go gnębi takimi podatkami, że hej. Ale na pewno jest biedne ich potrzeby. Musimy nie narzekać, zarabiać musimy. Dlatego właśnie chcemy, żeby stworzyć taką możliwość zarabiania pieniędzy. To jest Paweł Bieńkowski. Nie wiem, czy się urodzi w Krakowie, ale korzenie są jego lwowskie. Na Gołębie mieszkał, tam go poznałem. Później w szkole muzycznej, wyższej, właśnie stąd gra i nie przeszkadza osobiście. Myślę, panie, to jest właśnie cudowne, żeby akompaniował wszystkim, kto jest tylko znany i zacny w Krakowie. To może ja zaśpiewam na początku jakieś dwie czy piosenki i później poproszę tego gościa, o nim opowiem. Gdzie są te dni? A to zdjęcie właśnie zrobiliśmy, powiększyliśmy. I to była ta piosenka właśnie o Piotrze z Vis-a-Vis. Ciemno.
pejzaż kolorowy i szalonych lat. Gdzie jest ten czas? Ten piękny czas, gdy los nam sprzyjał i sprzyjał świat, gdy miesiąc niósł obietnic sto, które spełniały najbliższa noc. Gdzie podział się ten męski bit, wyjęty prosto z żurnala mur, ten oka błysk, męski krok, a konie te, gdzie konie są? Jakoś tak przeleciało jak przez palce wiatr. Nim się człowiek nie obejrzał, nagle w dali przepadł pejzaż kolorowy i szalonych lat. Nim się człowiek nie obejrzał, nagle w dali przepadł pejzaż kolorowy i szalonych naszych młodzieżowych, młodzieńczych, pionierskich, studenckich 50. lat, 60. lat, 70. lat, 80. lat, 90. lat, 2000. lat, 2010. lat. I tutaj jest? 2000. A 12 miał być koniec świata i nie było. No, 13 to nie wiadomo, co będzie się działo. W każdym razie Święcicki żyje. Ewiwa, słuchajcie, dajcie jakąś ciszę, bo tak palicie, to że ja nie mogę wytrzymać tego. To musi być otwarte czy zamknięte, to może być, co? Jak u Państwa to słychać? Można to znieść? Bo ja nie mogę wytrzymać. Bo... Na starze mam taki przybłysk. No dobrze. Co to będzie, Paweł? No, co to będzie? Zielona niedziela sobie. Dobrze, no właśnie. Zawsze opowiadam, że przyjechałem do Krakowa, to był rok 56, z walizką, z gitarą, z siebie strunną, w szynelu. Stanąłem, a tam właśnie była pierwsza impreza, juwenalia pierwsza. Zatrzymałem się, usiadłem na progu Adama Mickiewicza, patrzy się, obok mnie siedzi jakiś gość, to właśnie był Piotr Skrzynecki, nie wiedziałem, że to jest już on, z brodą, dziwny facet. Zapytał się, skąd jeździ, jestem stamtąd. A dokąd jeździsz? A tam ja. Tak zaczęła się nasza przyjaźń. To już tutaj stary dobrze takiego serdowy, ale dzięki temu, ponieważ ja pracowałem przez 2 lata na nakazie pracy w Dłupie jako technik kulturalny, miałem pieniądze, no i to chodźcie, idziemy jakąś dorożką i pojechaliśmy dorożką. To narobiło dużo w przyszłości mojej teraz komplikacji towarzyskich, ponieważ ja myślałem, że ja jadę w dorożce z Gałczyńskim, a okazało się, że to był Kaczara, a to był Skrzynecki. I później jak napisaliśmy w ostatniej książce, że to nie ja zresztą, tylko przypisał kolega, ja nie myślałem, że on to robi dobrze, w Chicago był wywiad i Poloniska napisała, że właśnie wsiadłem do dorożki, którą prowadził Gałczyński i razem mówili tą piosenkę o Bożym Narodzeniu. No. Tak szedłem, ale musiałem wyrównać, ponieważ był tłum ludzi, tutaj prezydenci, odznaczenia, merło burmistrzów Krakowa. No i tak filozoficznie powiedziałem do mojego kolegę, dziennikarza, panią literata, no, jak on się nazywa? Wacław Kubicki. O, zapomniałem. I ja mówię, Wacławie, wczoraj
jeszcze wiedziałem, a dziś już nie pamiętam. No i to jakoś właśnie widownia przyjęła życzliwie, to tak wylizałem przez sprawę. No to teraz właśnie Zielona Niedziela i ta piosenka Młody Śliwiak Kaszycki i Planty. Właśnie, Marek, to twoje planty. Na, 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 delikatnie. Panu tak przeżywa tę piosenkę. Przed wysokim murem szare kamienicy, gitary nasze grają, otwórzcie drzwi. My jesteśmy jasnym światłem tej ulicy, pod wasze dachy wprowadzamy piękne sny. Pośród starych ścian sznury koszul schnął, mija dzień za dniem, w oknach szare szkło, bo nad miastem wysoko tak wiele obłoków zjastuje znowu deszcz. Ale kiedy wiatr złączy kłęby chmur, barwy w słońcu lśni domów naszych mur i po całym mieście w tak parku obmieści wiosenny pierwszy dzień. Rozkwitają bzy pachnące, pachnie bzami cały park. Do kochani się dzielą, zieloną niedzielą wplatają we włosy wiatr i gałązkę za gałązką, jak do ślubu stroi mają. W liściach ptasi śpiew dźwięczy, jest pora zaręczy. Rozkręcę swe mi raju. No bo to jest la 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 la. W liściach ptasi śpiew dźwięczy, jest pora zaręczy, a więc serce swe mi raju. Oj, nie zeszle noc księżycowy blask, niebo skąpi nam wiosna swoich łask. Więc siądź przy mnie najbliżej, chcę słyszeć, że kochasz, że kochasz. Kochasz mnie, kochasz mnie, kochasz mnie. Bardzo kochasz mnie. Wszyscy cię kochamy. Wszyscy cię kochamy. Kto? Pani Skońska, jak się dowiedziała, to nie mogła Skońskich. Skońskich aż? Dla niej mniejsze w zawodzie. Pani Skońska. Ile ma pałek? I bardzo bogata. Ile co by dla Skońska? Dobrze. Życzę, tak. Dziewczyny. Tak chciałeś powiedzieć o dziewczynie? Dobrze, a więc tak. Pożyczona dziewczyna i później zrobimy taki mały miszu. Czy ktoś waletował kiedyś? Akademicznie. Ktoś to było bardzo modne, waletować się, przejść, bo ty właśnie ja na pierwszym roku tych swoich wejść nieoficjalnie tak. Studiów w tej szkole i mieszkałem w Rotundzie, ponieważ nasza szkoła nie miała swego akademika, ani teatralna, ani żadna, więc parę tam pokoi wyżebrali do, no i tam gdzieś na czwartym piętrze, trzypiętrowe te łóżka były. Miałem nad głową trębacza, miałem klarnecistę i resztę. No i to była taka baza, stąd wracaliśmy, dokąd pójść. Czasami mówiliśmy tak tutaj, kto nas przenocuje. I udawało się czasami, że ktoś nas brał. Jedliśmy ten, zostawiam, zamykał drzwi, mój klucze stał i wychodził i tak koczołgarz. No właśnie, ale jeszcze, no i ten, no i ten. Ale natomiast właśnie ta cała historia, którą ja opowiadałem o tym Piotrze i no i co, Piotr przeszedł pod tym. Napijemy się, on troszeczkę nabawia, a ja musiałem o 6 wstawać, ponieważ miałem rozpierywanie o 8 godzinie w szkole, także bo ty zostajesz, rozchodzę. No i tak to było. No i na tym łóżku spaliśmy, później ktoś nas wydał, jego wyrzucili, ja później na Przemysko pojechałem. No i w każdym razie dziennikarz z Zakopanego, bardzo nasz wielki przyjaciel, sobie
pisze w moim występie z okazji samej jubileuszy stuletniej działalności BWA w Zakopanem. Byliśmy tam razem w czasie. No, razem na tym. Do Zamojskiego. Do Zamojskiego właśnie. No i ten i on pisze tak, że było pięknie, że to, że tam to Zamojski brobie się przewraca, gdyby słyszał to. No i ale tutaj właśnie taka, tak wspominają inni, przyjaźnił się właśnie Święcicki ze Skrzyneckim. I nawet był taki czas, że mieszkali w jednym akademiku na czwartym piętrze, wiesz, w jednym łóżku. I pauza była, no, że aż co dalej, a sztuka między nimi. Także wyszedł z tego coś to jest. No, w każdym razie taka mała dygresja na ten temat. Różnie mówiono, ale jak już przeżyliśmy to. Paweł Grańczoś po pedałach, po pedałach. Pożyczona dziewczyna. Nie siądziemy w półcieniu na ławce, choć zaprasza nas wieczór i park z pożyczoną dziewczyną na spacer. Niby razem, a jednak nie tak. Pożyczona dziewczyna, jutro jej nie zobaczę. Przed północą powróci swój mieszkaniec przyjaciel. Podziękują oboje i powiedzą bądź zdrów. Nie pożyczaj dziewczyny, bo odwitli od dobra. A ten księżyc ma gwiazdkę na nosie, a dziewczyna w zastępstwie ma mnie i konwalię ma w rękę. I nie chciałbym oddać jej, nie. Pożyczona dziewczyna, jutro jej nie zobaczę. Przed północą powróci współmieszkaniec, przyjaciel. Podziękują oboje i powiedzą bądź zdrów. Nie pożyczę dziewczyny, kłopotliwy to Bóg. Długo żyłem sam jeden na świecie, nie do wiary jak mogłem, aż wstyd. Gdzie poszukać dziewczyny, powiedzcie. Nie odbierze ode mnie. Pożyczona dziewczyna, jutro jej nie zobaczę. Przed północą powróci swój mieszkaniec, przyjaciel. Podziękują oboje i powiedzą bądź zdrów. Nie pożyczaj dziewczyny, kłopotliwy to. Przyjechała specjalnie z Australii. Państwa, Gorosia Nawrotowicz. Gorącymi oklaskami witamy Gorosia Nawrotowicz. To pani nie rzeczywiście. Skoro mówimy o Piotrze, to oczywiście przypominam, to był 51 rok, 52, 53. Tak piszesz w swojej książce o Piotrze Skrzyneckim, że tak się spotkaliście. Marek Kasiński. Po czym oczywiście no, rozstaliście się na te parę lat, tak? Mówię o Piotrze Skrzyneckim. 51, 52, 51, 52, 53 rok. Spotykacie się. Na ujocie. Tak. Obydwoje stoicie w kolejce po kartki, tak? Do stołówki. Do stołówki. Tak. Potem się rozstajecie. Ty wracasz do Warszawy z żalem. Się rozstajemy. Piotr zostaje w Krakowie. Słuchaj, w ten czas jeszcze nie miał brodu. Marek, to jest wieczór miecia, nie mój. No, ale mój poświęcony jest jutro. Poświęcony jest mała wykresa.
poświęcony rzeczywiście Piotrowi Skrzyneckiemu ku legendzie, przyszłej legendzie, Mieczysława Święcickiego. A już jest legenda. Mieczysław Święcicki jest dziś. Wtedy jeszcze nie był, dopiero przyszedł. A dziś mamy rocznicę, Piotr Skrzynecki, więc wspominamy i jego, wspominamy i ciebie, wspominamy i Zrałka, Chwedczuka, Jaroszego. Ale masz pamięć. To dzięki twojej książce. Proszę państwa, Barbara Nawratowicz parę lat temu przyjechała do Krakowa, spotkała się z profesorem Rożkiem, zaczynali swoje dyskusje dość wcześnie, po południu, kończyli mocno po północy. Dołączał do tej grupy Mietek Święcicki, no i zaczęło się. Któregoś dnia profesor Rożek, Michał Rożek, zachęcił Barbara, aby to wszystko zebrała. Te wszystkie bibuły, na których pospisywane są teksty, no wydobyła ze swoich gdzieś tam szuflad. No i żeby to Petrus wydał. I wydał. Mamy piękną książkę. Dwie. Ale ja mówię o tej pierwszej, bo to od tej pierwszej zaczęło się wszystko i twoje comeback do Krakowa. Ale przecież to jest wieczór mój. No ale dziś oczywiście Mietek Święcicki i jego nie da się żyć bez romansów. To jest ostatnia publikacja wspaniała książka. Wieczór i będziesz opowiadał. Będziemy szczęśliwi. Się spotykać będziemy z tobą również szczęśliwi. Ale w każdym razie zapraszamy bardzo na jutrzejsze. Także Mieczysław Święcicki oczywiście. Z Bazią Nawratowicz. Jest także twoim dzisiaj gościem. Dobrze, Pawełku, niech zaczekaj, przerwiemy teraz, jak chciałem, bo nie mogłyby śpiewać wszystkiego, chciałem zaprosić, panią, poczekasz jeszcze, Janek? Janie, poczekasz jeszcze chwilę? Jan, to jest właśnie Jan. Chciałem poprosić właśnie panią Dlaczego. Wspomniałem już, że spotkaliśmy się w Towarzystwie Polsko-Francuskim i pani powiedziała, że przeczytała tę książkę tak jednym tchem, czy taka jest taka kieszonkowa do czytania. Powiedział, że nie pani napisze o niej recenzji, bo różnie o niej mówią. On mówi, tak, to dobrze, ale musi pani wtedy ofiarować swój egzemplarz. I proszę bardzo. I tak też się stało. Właśnie pani profesor języka polskiego, pani Katarzyna, ze słynnego rodu, wspaniałego. Ja tego nie wytrzymam. Piotrek nie wytrzymał. Tak. Proszę państwa. Dobrze powiedziałam. Tak. Basiu, to może pani postawić tutaj to. Dobry wieczór państwu.